niedzielnej Eucharystii, która jest zawsze uobecnieniem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dzisiejsza niedziela ma jeszcze dodatkowe bogactwo treści. Jest obchodzony Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, a więc myślimy i modlimy się za tych, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę w poszukiwaniu czy to bezpieczeństwa, czy też może pracy, lepszego trochę życia. I wśród tych migrantów na pewno są miliony Polaków, którzy przebywają w innych krajach, z dala od swoich rodzin, od swoich bliskich. Pamiętajmy właśnie nie tylko dzisiaj, w tym dniu, ale również otaczajmy ich naszymi modlitwami. Zapraszamy Państwa na inscenizację słowno-muzyczną, która nosi tytuł Rzekł Bóg, a Słowo ciałem się stało. Sceny pantominy będą ilustrowały fragmenty Pisma Świętego. Przy czym pierwsza scena przedstawia chaos panujący przed stworzeniem świata, a kolejne sceny etapy stwarzania oraz grzech pierworodny i wygnanie z raju. W rolę króla Heroda wciela się Julia. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Zima zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez wiary wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Thank you.
stworzył. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. Thank you.
No, można powiedzieć, że pokazali nam całą historię zbawienia w upadku człowieka. Bardzo gorąco dziękuję Wam za ten piękny pieseń. Wytrwali i chcieli go oglądać. Bóg zabrać wszystkich.